Pies, przestań! God damn it! Witam, z tej strony Cube, a to już piąty odcinek Kuba Zupki. Drugi z tej naszej trylogii Ocelota skameruje. I tym razem nie będziemy prowadzić tego śmiesznego odcinku. Odcinka. I tym razem zjemy coś normalnego. Zamówiłem sobie, a właściwie Ocelot mi zamówił, taką zupkę. Wifon, wołowina z curry, pikantna. Pokładam w niej naprawdę duże nadzieje, bo sądzę, że może naprawdę świetnie smakować. Dlatego jestem ciekaw. Przejdźmy do przeczytania. Smak wołowiny z curry, zupa błyskawiczna z kluskami o smaku wołowym, mega ostra. Składniki: kluski 78,6%, mąka pszenna, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, bla bla bla. Dobra, już nie czytam tej chemii buchowej. Nie chcę przeglądać watch time'u. Wszędzie to samo. Kluski pokruszyć i wrzucić do głębokiej miski. Przyprawy z torebek dodać do smaku, zalej 0,4 litra wrzącej wody. Przykryć na 3 minuty. Po wymieszaniu zupa jest gotowa do spożycia. No cóż. Przejdźmy do przyrządzania. Dokładnie. Przejdźmy może, wyciągnę tym razem miskę, nie talerz. Włączę wodę. Nie kruszymy. Nie kruszymy. Nożyczki. Nie ta szuf... Dobra, słuchaj. Dobra. Ty. Nie możesz tego tworzyć rękami, serio? Chcesz, żeby było profesjonalnie. Ło, dobra. Jednak tym razem nie wysypało się za dużo. Tylko trochę. Dobra, nevermind. Co my tutaj mamy? Mamy taką oto saszetkę, w której są mniejsze saszetki. Odgotowy czajnik się odpala. Tak wyglądają oto składniki do zupy. Tutaj mamy bazę samej zupy. Tutaj mamy drugą bazę samej zupy. A tutaj mamy olej ze smakiem, jak się to przetłumaczy. Może ten, co daje ostrość. Możliwe, no. Woda się zagotowała. No, pora zalać. Dobra. Git. Zapach jest taki, no naprawdę przyjemny, czuć w tym zapach curry faktycznie. No i zobaczymy się po zjedzeniu zupek. Do tej pory najlepsza zupka. Zdecydowanie jest świetna. Ja się dziwię, że jej nie ma w sklepach. To jest tak po prostu... Sam smak jest kozacki, więc będzie 5 na 5. Makaron 5 na 5 też, jak zawsze, z Wifona. I ostrość jest tak idealnie wyważona, że nie pali twarzy podczas jedzenia, tak jak w przypadku trochę tej zupki z pierwszego odcinka. Jest idealna, po prostu na ten moment, moim zdaniem, to jest najlepsza zupka. Więc jeśli chcecie, to zamówcie sobie taką zupkę. Jest naprawdę to chyba taki na podium samym. Pierwsze miejsce. Ocelotowi też się spodobała ta zupka, także owszem. Może potwierdzić. No i to w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!